Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XD Mości, a w dzisiejszym odcinku o sondażowych spadkach Konfederacji. Jeszcze szybkie ogłoszenie parafialne przed XD Mościami, bo odpaliłem zrzutkę. Zapytacie się, w jakim celu? Mamy aktualnie okres przedwyborczy, czyli okres, gdzie polityka najbardziej interesuje ludzi. A ja mam wiele pomysłów, żeby w tej kampanii wyborczej zrobić jak najwięcej kontentu. Zaczynając od sąd ulicznych, rozmów z kandydatami na posła czy senatora, po takie serie jak Dzień z życia kandydata, gdzie pojedziemy do wybranego kandydata i zobaczymy, jak wygląda dzień z życia właśnie takiej osoby po debatę wyborczą w tym moim małym, skromnym studio. Aktualnie ogląda mnie dużo nowych widzów i pewnie nie pamiętają tego, co było 2-3 lata temu, ale to właśnie dzięki starym widzom jestem w tym miejscu, gdzie jestem, bo to właśnie dzięki nim kupić kamerę, którą aktualnie nagrywam, ulepszyć sprzęt, żeby filmy były w lepszej jakości, czy wybudować to studio. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, no to link do zrzutki znajduje się w opisie. Serdecznie dzięki za wszystkie wpłaty, no bo to dzięki Wam te wszystkie materiały będą mogły powstać. Jak wynika z sondażu, który zaraz pokażemy, PiS wygrałoby wybory, gdyby odbywały się teraz. Jego przewaga nad Koalicją Obywatelską jest coraz mniejsza. Dlatego trzecią siłą byłaby już nie Konfederacja, a Trzecia Droga, więc to dzisiejsza opozycja miałaby większość w Sejmie. Ale zanim same wybory, to najpierw kandydaci. Opowie o nich Arleta Zalewska. Z lekkim opóźnieniem, ale wystartowali. Duet Hołownia-Kosiniak-Kamysz pokazali dziś swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Oni startują z Białegostoku i Tarnowa. Proszę pamiętać, że my obaj będziemy startowali lokalnie, tak. Stąd skąd jako pochodzimy. Jedyni tak. Liderzy startujemy z, u siebie z domu. Województw, z których się wywodzimy, w których mieszkamy. To fajnie, że Hołownia startuje z Białegostoku, no bo będziemy mieli tutaj bardzo mocną listę z PiS-u Sasin, z Koalicji Obywatelskiej Truskolaski, nie ten stary prezydent, tylko jego syn Krzysztof, z Konfederacji Krzysztof Bosak, od Hołowni i PSL-u, no właśnie Hołownia, no i z Lewicy Krutul, tutejszy poseł. Tutaj do swojego studia planuję zaprosić wszystkie jedynki, które wystartują w nadchodzących wyborach, żeby porozmawiać z nimi, a być może któryś zachęci mnie do zagłosowania na niego, co jest mało prawdopodobne. A przed samymi wyborami planuję zorganizować debatę przedwyborczą. Zaprosiłbym właśnie wszystkie jedynki jednocześnie i każdy by miał czas się wykazać i przedstawić swój program dla szerszej widowni. Wiem, że to jest odważne przedsięwzięcie, ale mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Trzecia Droga w ostatnim sondażu dla Wirtualnej Polski, i to nie jest dla nich dobra wiadomość, zanotowała spadek o prawie 2 punkty procentowe, ale wciąż, i to nieco lepsza informacja, przekracza wyborczy próg. Stać się tak, żeby było was widać. Lewica, oni prezentowali dziś liderów list z okręgu numer 1. W tym samym sondażu ma nieco ponad 7% poparcia. Ale co ciekawe, mimo że to rządząca partia jest tu liderem, to spadek poparcia dla Konfederacji o ponad 5 punktów procentowych sprawił, że to opozycja przy takich wynikach przejęłaby władzę. Jak myślicie, co mogło spowodować taki duży spadek Konfederacji w sondażu? Listy Lewicy, listy Koalicji Obywatelskiej, listy Trzeciej Drogi doprowadzą do tego, i wierzę w to, i my wierzymy w to, że Polską nie będzie rządziła brunatno-czarna koalicja. Tutaj panu Czarzastemu chodziło o koalicję PiS-u z Konfederacją, ale czy ta koalicja nastąpi? No bo de facto Konfederacji to się nie opłaca. Chyba że te sondaże okażą się prawdą, no to wtedy Konfederacja będzie mogła się zdecydować na taką koalicję. Wyjątkowo prawie trzeźwy, Sławomir Mentzen! Bo jeżeli Konfederacja dalej będzie brnęła w to, że Mentzen cały czas chodzi na bani, to być może przyciągnie sobie 18-latków, ale zrazi do siebie dorosłych ludzi. No bo kto chciałby, żeby jego krajem rządził polityk, który, jak siebie kreuje, ciągle jest pijany? Spadek poparcia dla Konfederacji to nagranie z weekendowego spotkania. No tak, Konfederacji spadło poparcie, bo rzucał sobie Mentzen wydrukowane banknoty. No tak, być może ktoś uważa, kto żyje w twitterowej bańce, a normalny człowiek, który będzie głosował w nadchodzących wyborach, to nawet o czymś takim nie słyszał. Politycy pozostałych partii opozycyjnych tłumaczą tym, że wyborcy szerzej ostatnio poznali prawdziwe poglądy i twarze polityków, którzy wystartują z ich list.
I tak, gdy lider Konfederacji przy użyciu banknotów z podobizną premiera kpił z programu gospodarczego PiSu. A najlepsze jest to, że wielu polityków albo dziennikarzy pokazywali, że Mentzen jest przeciw rozdawnictwu, a rzucał, uwaga, prawdziwymi pieniędzmi do swoich wyborców. Premier, minister rodziny, wykorzystując swoje stanowiska w rządzie do prowadzenia kampanii wyborczej, podpisali dziś rozporządzenie dotyczące 14. emerytury. Na tej specjalnej konferencji i spotkaniu w Solcu nad Wisłą był też Marek Suski, który do Sejmu startuje właśnie z tego regionu. I to już za 2 lata wybory prezydenckie i pamiętajcie, że wracamy do wspierania pana Marka Suskiego hashtagiem Marek Suski 2025 pod hasłem Żadne Dudy, żadne Tuski, prezydentem Marek Suski. Tu Mateusz Morawiecki straszył emerytów Donaldem Tuskiem. Strzeżcie się niebezpiecznych ludzi, tych, którzy dzisiaj się przymilają, a którzy przez 8 lat jak rządzili, to zabierali emerytom wszystkie ich marzenia. My nie będziemy likwidować transferów socjalnych. Chwila, jestem cały czas przekonywany, że muszę iść na te wybory, bo to będą najważniejsze wybory od 89. I tutaj wychodzi pani Barbara Nowacka i mówi, że z socjalu oni nie będą rezygnować. To de facto czym oni będą się różnić od PiSu? Że aborcje mi pozwolą zrobić? Bo obniżać podatków nie da się z równoczesnym utrzymaniem świadczeń społecznych. Wypowiadają politycy Koalicji Obywatelskiej i pokazują to. Państwo PiS działa, ale tylko dla swoich. To wybrane przez nich programy jak in vitro, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży oraz projekty w Europejskim Centrum Solidarności, które zostały sfinansowane nie z budżetu państwa, ale z dodatkowej zrzutki zwykłych Polaków. Jaki w tym problem? Jest jakaś sprawa, ktoś założył zrzutkę, ludzie, którzy mają podobne stanowisko, wpłacają pieniądze i dzięki tym pieniądzom sprawa toczy się dalej. No ale jeżeli finansuje to państwo, to powstaje Muzeum Rybactwa na przykład, co zobaczycie w dalszej części filmu. Pieniędzy byśmy tego nie zrobili, ale że ludzie szczodrze się... Mówi Jerzy Borowczak, który tu na terenie stoczni 34 lata temu pracował i strajkował. Borowczak twierdzi, że PiS wykorzystuje środki budżetowe do uprawiania swojej polityki, w tym polityki historycznej. Gliński daje pieniądze tylko na swoich. A szuka takiego pretekstu, że on tu nie da pieniędzy, bo on nie ma na tym kontroli. Przecież to normalne, że jak udzielasz wywiad telewizji, to otrzymasz wielką tabliczkę z tym, ile kto wpłacił na jaki cel. Premier Gliński był dziś we Władysławowie, gdzie podpisywano list intencyjny w sprawie budowy Muzeum Żeglarstwa Polskiego. Ale na pytania dziennikarzy nie odpowiadał. Arleta Zalewska, fakty. Jednak to Muzeum Żeglarstwa, a nie Rybactwa, no ale jak widzicie, jest to w pewien sposób przepalanie publicznych pieniędzy. Agencją PR-owską rządu i wy chcecie pytać o energetykę, no to jest skandal. To jeden z blisko 1000 przykładów, bo Platforma sprzedawała na potęgę. Oczywiście prywatyzacja to także szansa na większe wpływy. Dziś PO deklaruje obronę państwowych firm, krytykują fuzję Orlenu z Lotosem. Nie dostrzegają, że ta i szereg innych transakcji umożliwiły budowę giganta na rynku energii. Zwiększyły udziały Skarbu Państwa, a sam Orlen przez 2 kadencje PiSu zarobił więcej niż przyniosła prywatyzacja niemal 1000 spółek za Platformę. Stracili. Chwila, czy jeżeli Orlen ma tak duże zyski, to nie cierpią na tym obywatele? No bo to de facto obywatele im płacą, czyli Orlen nie działa prospołecznie, tylko pro, żeby ich firma miała jak najwięcej pieniędzy. Myśmy na tym, według mnie jako ekonomisty, po prostu licząc po prostu możliwości, jakie dzisiaj widzimy. Widzimy na przykład 3 miliardy zysku banku PKO w pierwszym półroczu, albo ponad 9 miliardów zysku Orlenu w zaledwie 3 miesiące. Czyli TVP de facto się przyznało, że Orlen doi nas z pieniędzy, a paliwo powinno być tańsze. Tuskiem nakazali Polakom pracować dłużej, wbrew własnym obietnicom. Pytanie, dlaczego dziś mieliby nie podwyższyć wieku emerytalnego? Rozmowa o nim i tak będzie, znaczy to jest coś oczywistego, co wróci. Wróci, ale nie w kampanii. Myślę, że żadna partia dzisiaj nie powie, że chciałaby podnieść Polakom wiek emerytalny, bo jest to po prostu, byłby to rodzaj samobójstwa. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeżeli, nie daj Boże, w jakiś sposób ci ludzie wróciliby do władzy, to jedna z pierwszych decyzji to będzie podniesienie wieku emerytalnego. Politycy mówią jedno, ja zrobiłem drugie, czyli wyszedłem na ulicę i zapytałem się Polaków, co o tym wszystkim sądzą, czy wiek emerytalny powinien być
obniżony, podwyższony albo wyrównany, jeżeli jesteście zainteresowani. Opublikowany film jest na kanale Brzuska TV, link do niego w opisie, a także pojawi się na koniec tego filmu. A teraz nowy sondaż poparcia partii politycznych. Według badania pracowni Social Changes dla portalu w polityce.pl, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłoby to, i to z dużą przewagą, Prawo i Sprawiedliwość. Spójrzmy na szczegóły. Prawo i Sprawiedliwość ma 39% poparcia, drugi tydzień z rzędu. Koalicja Obywatelska 29%, kolejny raz to 10 punktów procentowych mniej od Zjednoczonej Prawicy. 12% ma Konfederacja, po 8% mają Lewica i Trzecia Droga. Według tego sondażu pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Trzy różne telewizje i trzy różne rozbieżne sondaże, dlatego nie ma za bardzo co w nie wierzyć, dlatego chciałbym sam sprawdzić, jak to wygląda w rzeczywistości, dlatego już dzisiaj wyjdę na ulicę i przeprowadzę taki mini sondaż wyborczy, wyniki tego już niedługo na Brzuska TV. Jedni bagatelizują, inni przeceniają, ale nikt nie jest obojętny wobec naszego sondażu wyborczego. I trudno się dziwić, skoro to już ostatnie dni wakacji, a walka wyborcza rozkręca się na dobre. Zauważalny spadek poparcia dla mniejszych partii może być efektem wakacji, ale też poważnym ostrzeżeniem. Dariusz Ociepa. Zwiększyła się. Szymon Hołownia w Chrzanowie. Wy jesteście wolnymi ludźmi, którzy mają prawo pójść za swoim głosem. Rafał Trzaskowski w Skawinie. Musicie iść na wybory. Jak usłyszę... Musicie iść na wybory i nas wybrać, bo po 8 latach rządów PiSu teraz uczciwie należy się nam 8 lat rządzenia. W najbliższych tygodniach prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ma być w kampanii Koalicji Obywatelskiej więcej. Jutro będzie w Olsztynie. W planach są też wizyty na Pomorzu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Te wybory będą o wolności. Te wybory będą o tym, czy będzie przed nami prawdziwa przyszłość. No dobrze, czym jest określenie prawdziwa przyszłość? Czy aktualna przyszłość jest fikcyjna, a jeżeli wybierzemy Platformę Obywatelską, no to ta przyszłość będzie prawdziwa, tak? W sondażu dla wydarzeń Polsatu Koalicja Obywatelska zyskała ponad 2 punkty i zmniejszyła dystans do Zjednoczonej Prawicy. Oba największe ugrupowania dzieli tylko 1,8 punktu. Od was teraz zależy. W tym samym czasie, a więc od poprzedniego badania 5 tygodni temu, o ponad 2 punkty spadło poparcie dla Trzeciej Drogi. Koalicja Ludowców i partii Szymona Hołowni może liczyć na 9% głosów. Jest więc niebezpiecznie blisko 8% progu, który musi przekroczyć, aby dostać się do Sejmu. Zastanawiam mnie, po co oni wybrali ten 8% próg? Przecież mogli jak Konfederacja wystartować pod jedną partią i nie ryzykować tak wiele i startować z 5% progiem. Politycy Trzeciej Drogi przekonują, że jednym czy drugim sondażem zrobionym w wakacje nie należy się przejmować. Gdy skoczek boi się progu, to nie powinien w ogóle startować w takich zawodach. I że liczy się trend. No. Trend to się ustala na podstawie 5, 7, 10, a nie 2. We wrześniu będą, panie redaktorze, badania i one pokażą, jaka jest sytuacja. Tyle, że we wrześniu na ewentualną zamianę komitetu koalicyjnego z 8% progiem na komitet partyjny z progiem 5% będzie już za późno. Przeanalizowaliśmy, co by się stało, gdyby Trzecia Droga straciła jeszcze 2 punkty na rzecz Koalicji Obywatelskiej i w cudzysłowie zjechała poniżej progu. Opozycja, a więc w tej sytuacji już tylko Koalicja i Lewica, zamiast 222 miałaby tylko 206 mandatów. Zjednoczona Prawica zyskałaby 12 mandatów i łącznie miałaby ich 199, Konfederacja 54. Wniosek? Wniosek jest taki, że prawdopodobnie będą czekały nas przyspieszone wybory. Opozycja traci, gdy Trzecia Droga nie wejdzie do Sejmu, ale PiS i tak nie ma samodzielnej większości i żeby rządzić, musi szukać koalicjanta. Politycy coraz częściej mówią o scenariuszu kolejnych, tym razem przyspieszonych wyborów. Być może będziemy świadkami takiej sytuacji jak w Izraelu sprzed kilkunastu miesięcy, tak, że wybory były powtarzane tak naprawdę co pół roku, że nie było siły, która była w stanie wygrać. No dobrze, ale co w przypadku przyspieszonych wyborów? Czy wyborcy zmienią swoje preferencje wyborcze i zagłosują na kogoś innego? Że na przykład głosowałem na PiS, teraz zagłosuję na Platformę Obywatelską? Chyba, że wtedy do gry wejdą osoby, które nie chodzą na wybory i wtedy poczują się ważne i pomyślą, tak, to jest ten moment, na który czekałem, nie chodząc przez poprzednie 20 lat na wybory i teraz zagłosuję i teraz to ja wybiorę rząd.
zapowiada ofensywę programową. Na początku września, w sensie w pierwszych dwóch tygodniach września. Listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości mamy poznać w przyszłym tygodniu. 30 sierpnia mamy ostatnie posiedzenie Sejmu i myślę, że bezpośrednio po tym posiedzeniu. W kuluarach można usłyszeć, że to nie przypadek. Że część obecnych posłów PiS może nie dostać miejsc na listach, a gdyby dowiedzieli się o tym przed posiedzeniem, wyniki głosowań nie byłyby takie pewne. No bo de facto na razie PiS nie ma programu. Jeszcze tak naprawdę nie zaczął tej kampanii wyborczej, czyli następny tydzień przyniesie nam nowe, ciekawe informacje. Ale to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli chcecie wesprzeć Brzuska TV, link do zrzutki znajduje się w opisie. A jeżeli chcecie obejrzeć sondę uliczną o emeryturach, to link także w opisie i zaraz pojawi się na ekranach końcowych tego filmu. Ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć! No, a ja idę teraz robić sondę wyborczą.